Albo te klocki są jakimś mesjaszem klocków, mega taniem na zdobycie fajnych klocków, albo to jest bubel niczym klocki, no właśnie Playtime. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś tak jest, trafia nam się z do Lidla Ninja Spider, czyli klocki, które aktualnie znajdziemy w Lidlu w całkiem rozsądnej cenie 6,99 za taki polibak. Tak jest, nie ma tu żadnej pomyłki, 6,99, co powoduje, że mamy dwie opcje. Albo te klocki są jakimś mesjaszem klocków, mega taniem na zdobycie fajnych klocków, albo to jest bubel niczym klocki. No właśnie Playtime, które u mnie na kanale dotychczas były jedynymi klockami, które dostały ocenę 0 na 10. Do tej recenzji oczywiście też was zapraszam. Oczywiście te klocki są zupełnie inne, tamte były bezcudowe i tak dalej. Obejście sobie, a sami się dowiecie, o co chodziło. No więc mamy dwie opcje, od 5 do 12 lat 79 klocków, więc pójście, cena za jeden klocek to no tylko jakieś 8 groszy. Już całkiem zabawny ninja nam się przedstawia na okładce. No mówię, wiemy, że to Help Children, czyli pomoże nam znaleźć motorowe skillsy. No i jest wspaniałą, zaznaczmy to, wspaniałą zabawą dla małych niniasów. No, brzmi ciekawie. Kilka górnolotnych napisów oczywiście też na dole, kompatybilność z innymi klocuszkami. Zapowiada się to mega ciekawie. Wczoraj był vlogasek, mam nadzieję, że go widzieliście, bo pierwszy vlog w historii mojego kanału, pomimo, że na jednym mam już 500 filmów, na drugim 100, więc a łącznie z tym to jest 650 filmów, pierwszy taki vlogasek w moim życiu. Co my tu mamy w środku, bo jest oczywiście po polsku, to jest pająk ninja, wspomaga kreatywność i motorykę, wiele zabawy dla małych ninja, jedna figurka i wiele akcesoriów. Ktoś tu nadużywa, bo słowa wiele. Zestaw kompatybilny z tymi klockami. No oczywiście ostrzeżenie, że mimo wszystko możemy umrzeć. To ciekawe, to również taka prezentacja w zestawiku. No i cóż, wyjątkowo wygląda, że nie będziemy potrzebowali tu nożyczek. Nie przedłużajmy więc, tylko otwórzmy, prawda, i zobaczmy w całym środku. Faktycznie nie potrzebujemy, kochani, nożyczek. Otwiera się to bez problemu. W środku znajdziemy, kurde, całkiem dużo rzeczy, po pierwsze na mój gust, tutaj się już i na mój wzrok rzuca. Mamy o dziwo, to mi wygląda na informację, że może... Serio? A już tak mocno liczyłem, że to nie są naklejki. No bo tu na opakowaniu, no ni chuchu, nie wyglądało to na naklejki. Kurde, no i pierwszy przeogromny zawód. Ninja Spider, tu są instrukcje wszystkie. Ach, ta Unia, ach, możemy umrzeć, ach, gwarancja. No tak, żeby Chińczyki się tak tym przejmowały. No cóż, jakieś papiery informacyjno-gwarancyjne chyba. Przed czym jest ta gwarancja? No... Tak przypuszczam, że chociaż nie wygląda na pierwszy oka rzut źle. No i instrukcja, no w klimacie Chińczyków zachowali się perfekcyjnie. Jakże małe, jakże niefajne rysunki, oczywiście mimo wszystko znaczającego, jakie klocki dokładamy, to w podróbkach cenimy. Ale instrukcja jak dla mnie już nie najlepsza, bo zdecydowanie zbyt małe są, wiecie, tu na kamerę to jest teraz blisko i tak dalej, ale z daleka naprawdę no nie wygląda to za fajnie. Zobaczmy jednak, jak ma się sam klock. O dziwo, mamy aż dwa woreczki w środku, jak widzicie. No i to jest woreczek bardzo twardy, o dziwo. Ale dotknijmy samego klocka. Mówię, naklejki mnie bardzo zmartwiły. No cóż, liczyłem, że to będzie nadrukowy kloc, co by było szokiem i pewną, no można by nie tyle rewolucją, ale jest naprawdę tak skrajnie spotykane, by jakieś ładne, fajne nadruki były w innych klockach porobione, że no sami rozumiecie, liczyłem na nich mocno. Aczkolwiek szczerze, worek najtwardszy z worków, jakich w życiu widziałem. Lego nie ma takich worków, nikt nie ma takich worków, więc worek na plus. No i teraz ta chwila, kiedy dotkniemy samego klocka Hipek, jakże śmieszny. No a, dobra, jest, tak wygląda pan. Co to za dzban? Ten gość wygląda jak dzban i ma pustą głowę, kurde, jak on wygląda? Jedna głowa, okej, okay, dobra, to jest tak nakładana maska. Nóżki, żeby było ciekawiej, są, no spójrzcie, złączone. Ajajajajaj. Ale ten Hipek traci, mówię, jest znacznie lepszy niż starsze Playtime'y. No ale kurde, no słabiutko. Słabiutko to wygląda jednak jak dla mnie. Przede wszystkim nadruk. Nadruk jest ładny, to nie ma co. No w miarę ładny.
Czy bierzemy pod uwagę, kochani, że to kosztuje 6,99, tak? A tutaj ta szabelka, co to jest, to jest nożyk do masła, a nie katana, no mogli sobie darować. No i te nóżki, które chodzą po prostu tylko i wyłącznie razem. Wiecie, jak skok w workach, co najwyżej się może typek poruszać. A, no ale dobra. Czy powiem tak, klocki jak je dotykam, jakościowo są bardzo dobre. Wow, nawet mają napis na studzie, czekajcie. Godi, tak jest, mają napis Godi na studzie. Fajnie, ja lubię jak klocki mają napisy na studach, mogę je wtedy rozróżnić, wiecie, podróbki od Lego czasem. Nie jest takie łatwe i powiem wam szczerze, w przypadku tych klocków również tak bywa. Po prostu one są naprawdę mocne, naprawdę twarde i naprawdę można by mieć problem z rozróżnieniem ich od Lego. Są może ciut innego plastiku, ciut może bardziej faktycznie leciutkie i minimalnie ten plastik naprawdę jest gorszy od Lego, a naprawdę są minimalnie. Myślę, że jakbym zmiksował kilka klocuszków, na przykład to, tu na przykład nie widzę żadnej różnicy, tutaj też, jakbym zmiksował te klocuszki, mógłbym mieć naprawdę problemy z ich rozróżnieniem. Kurczę, wszędzie faktycznie nie. To dbałość o detale typu study wszędzie i tak dalej jest i to trzeba docenić. Natomiast nie mamy tu żadnych też oryginalnych klocków. Każdy jeden kloc jest to Jota wy... O nie, kurczę, abym skłamał, WTF byś skłamał. Mamy, to jest fotel. Śmieszny. Ale poza tym wszystkie klocki są Jota w Jotę identyczne z klockami Lego. Kochanicy, dajcie mi chwilę, ja sobie zmontuję ten zestaw. Nakleję niestety naklejki, których myślałem, że tu nie ma. I omówimy sobie oczywiście gotowy zestaw. Nie będę robił tu wam speedbuilda. Poczekajcie chwilę w takim razie, budujemy gotowy zestaw. I powiem tak. Generalnie... No jest dobrze. Jest dobrze, na pewno na plus. Trzeba zaliczyć jeszcze to, że patrzcie, mamy nawet spis klocków. Wow, ktoś tu się postarał. Na plus trzeba policzyć też taką dziwną podkładkę, co prawda z informacjami bardziej o producencie, ale dowiadomy się z nich, że jest to produkowane w Hamburgu nawet z datą produkcji. To też jest fajne, nie ma co, ten napis na studach trzeba docenić. Trochę zaśmiać się trzeba z tego, że tu się okazało, że ten nasz wielki samuraj ma siekierkę jak jakiś Janosik, a nie prawdziwy samuraj z, prawda, krajów kwitnącej wiśni. Troszkę nie ma też elementów zapasowych, ale już nie wymagajmy cudów. Mówię, nie jest źle, jest nawet dobrze, natomiast zestaw ma jeden ogromny problem. Naklejki. Kochanieńcy, naklejki są robione w ten sposób, w ogóle nie chciałem, żeby naklejki, że są one robione na wymiar. Spójrzcie, to, że się tak też kleją różnie, to trochę inaczej. Raczej kleją się dobrze, musiałbym bardziej przytwierdzić. Spójrzcie, jest co do milimetra ta naklejka dopasowana tutaj. Tu jeszcze pół biedy, bo to w miarę jest duży element. Tu absolutnie nie było z tym problemów. No ale spójrzcie, tu na tych małych elementach, kurczę, on dalej, tylko tu od góry ma trochę luzu, a po bokach jest co do milimetra ta naklejka dopasowana zarówno tu, jak i tu, właśnie jeśli chodzi o wymiary. No i żeby wam zobrazować też trochę inny większy problem z naklejkami, to spójrzcie, na przykład tu naklejka, pomimo że jest naklejona przy samym dole, no wystaje nam tu u góry, mówię o tym tu przeźroczystym. Ja sobie oczywiście zaraz to odkleję i to dotnę, niemniej chciałem wam zaprezentować problem, że i z tej strony jest taki problem, że naklejki są po prostu zbyt duże. To samo tu z tym licznikiem, który nasz samuraj tutaj ma, naklejka jest identyczna jak to kółko. Nawet u mnie, z dorosłego faceta z już z porządną motoryką, był problem nakleić to dobrze, co zresztą widać, a męczyłem się za naprawdę kilka minut, by w ogóle trafić jakkolwiek w to kółko. Kurczę, no jest problem. Natomiast to są największe błędy, minusy. Gdybyśmy nie dali naklejek, no to by było znacznie lepiej. Dodatkowo też miałem tutaj jedną odważną rzecz. Nie nakleiłem tutaj dwóch tych naklejek, ponieważ miały być one tutaj naklejone na tułowiu. Natomiast jak widzicie, są to dwa osobne klocki. Ja nie wykonam jakiegoś to zburzy i tak dalej, poza tym no, wyglądałoby to moim zdaniem po prostu źle, bo nawet to jest taka minimalna przerwa. No nie, te dwa sobie klocuszki darowałem, naklejeczki, więc bez naklejeczek na pewno byłoby z tym zestawem znacznie lepiej. Natomiast mówię, nie jest źle. Kloc jest naprawdę o dziwo, o dziwo, nie o dziwo, no niemiecki w końcu, tak? Porządny, twardy i naprawdę były momenty, że naprawdę musiałem mocno, ja, dorosły facet, ścisnąć te klocki, by one faktycznie się, wiecie,
się dokładnie dokleiły do siebie. Natomiast no raczej wolę tą stronę, niż żeby mi się to rozpadało w rękach, tak? Więc mówię, kurczę, nieźle, kochani, więc nabywamy sobie taki oto pojaździk. Tu w ogóle skrzynka i trochę też minusik, że widzicie, ona się nie otwiera, natomiast ona jest dostosowana do tego, by widzicie, łatwo ją wyciągnąć. Ja nie wiem, jak to jest jeszcze z innymi zestawami dostosowane, czy jakoś inne zestawy tłumaczą jakby potrzebę zabrania komuś tej skrzynki tutaj. Troszkę mi brakło też, że w tej skrzynce nic nie ma. A i owszem, możemy tu pewnie wrzucić naszą siekierkę, ale ona się nie zmieści. Możemy coś innego, jakiś kurczę kryształ by się tu jednak coś przydał. Ale dobra, nie czepiajmy się, to kosztuje na litość 7 zł. Za 7 normalnie w podróbkach, byśmy za 7 zł dostajemy, wiecie, jakieś dziadostwo, tak jak ostatnie odcinki mogliście obejrzeć. A tu kurczę mamy coś naprawdę w miarę solidnego za te 7 zł i dużego przede wszystkim. Jeżeli chodzi o te nóżki, no nie wyobrażajcie sobie za dużo. No one jakieś pewne pole manewru tutaj mają, jeżeli chodzi o ich wyginanie, natomiast widzicie, jest to dość malutkie pole tego manewru, więc nie wyobrażajcie sobie za dużo. Tu dodatkowo to się w żaden sposób nie ugina, jedyne co może manipulować to tym. Także on może po prostu sobie w ten fakt się stać, jest spoko, ale nie wyobrażajcie sobie, że na nim staje nagle na dwóch nogach, inaczej się jakoś śmiesznie wygnie i tak dalej. Przyznam się szczerze, mówię, nie jest źle, jest dobrze, gdyby nie trochę te błędy, gdyby to w ogóle było na drugi, to by było super, gdyby nie te błędy z naklejkami są na wymiar, oczywiście możemy sobie przyciąć, ale oceniamy gotowy produkt, a nie to, co możemy później z nim jakby zrobić. W ogóle dostrzegłem też, że patrzcie, tu firma się postarała, ten gość w ogóle ma palce, no wow, dobra, postarali się, firma, mówię, nie jest zła, klocki z Lidla nie są złe, oczywiście jest mikro troszkę tych minusów, natomiast jakby no twórca chciał jak najbardziej bardziej dobrze nam wszystkim zrobić i powiem szczerze tak, ocena jaką im wystawię jest to, no kurczę, jak najbardziej dobre, mocne 7/10, jest to naprawdę dobra ocena, dałbym 8, gdyby nie te naklejki złe, sama jakość klocka zasługuje nawet na 9, natomiast no mówię, no są te głupotki, no jednak wygląd hipka, no po pierwsze to jest minus, naklejki na wymiar też ogromny dla mnie minus, a kurczę, szkoda. Natomiast mocne 7 te klocki dostają. Na pewno, gdy je kupicie, dostaniecie, nie wyjdziecie zapłakani, jak przy innych klockach moglibyście to zrobić. Na pewno nie wyjdziecie z płaczem, więc to jest chyba ważne, tak? Że nie mam czego żałować i spokojnie można się tym bawić, nie rozleci nam się to w rękach. Jakość klocka jest dobra, no i sami widzicie, że dzisiaj mało do śmiechu w tym odcinku jest. Mam jeszcze 3 odcinki z tym, co najmniej, bo kurczę, skoro jest taka dobra jakość i ona się potwierdzi w kolejnych odcinkach, to być może dokupię więcej jeszcze tych zestawów. Także oglądajcie je koniecznie, ale nie zapominajcie też oglądać innych, słabszych podróbek, które się rozlatują w rękach i są znacznie gorsze. Kurczę, Lidl, zadziwiłeś mnie naprawdę w dniu dzisiejszym. No cóż, wam dziękuję za kolejny spolny. Widzimy się już wkrótce w kolejnym. Pa!